biwakiem w naszym kupcu jest biwak Gro. Podczas całodniowej wędrówki nasi harcerze mają okazję wykazać się swoją wiedzą. Patrol 9. Mieleckiej Drużyny Harcerskiej na apelu rozpoczynającym. Stan 12. Czuwaj, druhu obozny, ochotniczka Laura Cisińska melduje patrol. Nie ma nawet takiego problemu na apelu rozpoczynającym biwak. Stan 8. Czuwaj, druhu obozny, samolotanka Maria Duszecka melduje patrol. Wyglądasz jak przez okno. Na apelu rozpoczynającym biwak. Stan 13. Toż boczność! Związek Harcerstwa Polskiego, Komendant Kupca imienia Antoniego Gębicowej w Mielcu. Mielec, 6 kwietnia 2018, rozkaz L4, łamany przez 2018, spoczyn. 2. Kupiec. 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabu Komisji Komend Kurców. 2.3.1. Powołuje z dniem 6 kwietnia 2018 roku Komendę Biwaku Glą i powołuje w jej skład następujące drobne i drugów. Przewodnik Natalia Bodziony, Komendant Biwaku. Przewodnik Aleksandra Kliniczka, zastępca komendanta do spraw programowych. Służba. Przewodnik Aleksandra Światowiec, zastępca komendanta do spraw organizacyjnych. Służba. Przewodnik Hubert Początek, komendant tras. Służba. Michał Kozioł, obozie. Służba. 2.3.2. Mianuję opiekunem wychowawcą na następującym drugim druku. Teraz idziemy właśnie na salę gimnastyczną, gdzie odbędą się pierwsze zajęcia, a był taki wstęp do zajęć. Zapraszam, idziemy. Tylko ciu. Chcę nagrywać? Teraz szli wszyscy sobie wesoło na zajęcia i się musimy na te zajęcia odpowiednio podzielić. Także pierwszy podział to będę prosił 5 patroli. 3 patrole to te z innych chówców, także wy pamiętajcie o tym, że jesteście w tej piątce. I 2 najstarsze z naszego chówca, Mielec. Jest pytanie, które są najstarsze? Wy dziewczyny z 9, 1 patrol. Dobra, to te 5 patroli będą uczestniczyć w zajęciach Escape Roomu. Będzie to sala numer 9. Zaraz wam wyznaczę odpowiednią kolejność. Będziecie tam przychodzić mniej więcej co pół godziny. Będę gwizdać oczywiście na zmiany. Druga część, cała reszta. To... No, dobra, tutaj będzie grot. Każdy z was, waszym zadaniem będzie zaostrzyć koniec, nie jakoś tak bardzo ostro, ale to jako będzie trochę zaostrzyć. Do tego będę potrzebował kogoś starszego, żeby po prostu się nie pocieli. W razie czego mamy apteczkę już. Kolejne tutaj mamy promień, to będzie właśnie ta nasza cała część strzały. Później będziemy wykonywać z tych piór, każdy sobie dobierze jakieś pióra. Będziemy wykonywać lot. Będą to 3 lotki. Pióro będziemy ciąć na kilka części, żeby nie zużywać całego pióra, bo nie potrzebujemy. Wystarczy nam mniej więcej tak 1/3 tego pióra. Tniemy. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. No i na końcu też do osoby starszej nożem trzeba będzie zrobić taki rowek na cięciwo. To będzie całe zadanie wasze i będziecie musieli wykonać te strzały. Cześć kochani, jest właśnie już drugi dzień biwaku. Dzisiaj wyruszamy na wędrówkę. Właśnie teraz wyszliśmy ze szkoły i już się zgubiliśmy. Bo pierwszy raz nasz patrol idzie sam. Ale mam nadzieję, że damy radę. Oj, bo tutaj jest zrobione tylko. Mam nadzieję, że damy radę i już się zgubiliśmy. I przyjdziemy na czas do szkoły i zdobędziemy wszystkie punkty i lampiony. Nie widać nas, bo jest. Jak to nas nie widać? Bo jest światło. Aha, tak. No więc zaczynamy naszą przygodę i zapraszam do oglądnięcia dalszej relacji. Cześć, jak wam się idzie? Super! Dopiero przed chwilą zaczęliśmy, ale jest super, prawda? Super, jest świetnie! Tak. Genialna trasa! Mamy sobie muzyczki. I jesteśmy świetne w mapach! Światło ci prześwietla, muszę w tą stronę. Świetnie. Wiemy, gdzie iść! Co? Idziemy za patrol. Mieli pewność, że znaleźliście nam. No macie buty do obrudzenia, no, dziewczyny, tędy przejdź. I paprocik kwiat. Pięknie.
Ja myślałam, że jakoś fajnie przyjdziecie przez błoto, żeby fajnie nagrać. Uwaga, wchodzimy do góry. Jak się wchodzi, dziewczyny? Super! Tam jest kolejny patrol. A ty kłamstwo. Jezu. To co? Jak byłam na pierwszej karwi, to byłam w takim muzeum. No. I tam nie widzę zwarzyki. Była właśnie taka góra, tylko bardziej stroma, że trzeba było się trzymać nie? No. A obok były schody. Ale na to się wyżej idzie pod górę. Tak. Świetnie się idzie. Harcerzy, my sobie nie damy rady. Ej, dziewczyny, mamy damski ten. No. No. Ale jesteśmy niezłe. Mogłyśmy się nazwać jakieś niewiasty. O, ja chcę. O, mi też możesz dać. Wszystkie się odsuwacie do tyłu. Kurde, nie będziemy mogli. Trzecia może z tego małego łuku. A to ja dobra, chcę. No, to idź Karolina. To ja potem. Pierwsza, najważniejsza zasada. Nie wychodzicie za tą linię, chyba że idziecie po strzały. I jeżeli widzicie, że nikt nie strzela. Jeżeli macie strzały na łuku, wtedy szczególnie patrzycie, czy nikogo tam nie ma. I szczególnie wtedy myślicie. Nie dotykajcie lotek strzał, bo się wtedy psują. I ogólnie jak strzelacie obok siebie, to starajcie się jak 1,5 metra przynajmniej odstępu mieć. No. I po prostu myślcie, szczególnie jak macie strzały na łuku, bo to jest jednak ostro zakończone. Jedna tutaj. Zapraszam. Druga do Oli. Ta jest kamcia. A ty chodź teraz. Teraz wam postawa wygląda tak. Jesteście wszystkie praworęczne? Tak. Bo Ola wam tłumaczy na tamten łuk, bo jest trochę inny. To jest na tamten idzie do Oli. Ten łuk ma 25 kg, tamten ma 500. 25? Na cinciwo łączą. Łapiecie lewą ręką, jak jesteście praworęczne, za łuk. Tutaj macie miejsce na kciuka, nie? Taka. Ona jest lepsza dla praworęczek, nie? Ja się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby mimo wszystko... Bo tutaj się troszkę słabo strzela. No to na tym, jak jesteś leworęczny, nie doszło. No właśnie, więc tutaj mimo wszystko... No, to jest to. Jest, bo ten jest... To ja idę na ten. No. Trzymacie Trzymaj. Tak. Ustawiacie się bokiem ja do celu. Ręka zablokowana w łokciu. To jest ważne. Wiem, wiedziałam. Ty czujesz z tym, że jesteś leworęczna i nie możesz? Ona jest wyjątkowa, nie jest żadna... Czyli tą zieloną do góry. Kri. Kolorową lotką do góry, bo masz trzy. W ogóle mam najlepszego kamerzystę. Tylko tak? Możesz sobie tym dzięki, Laura. Sorry. Jak naciągacie, to łapiecie dwoma palcami za cięciwe dookoła strzały. Tak, tyle. Gdy macie postrzały? Ale... Kiedy sobie? A więc chyba, nie wiem, dwie godziny. Ja może nie jestem głodna, ktoś pytał, kiedy jest obiad, bo nie pamiętam. No, ale po dwa strzały. Idziemy teraz do Julii. Julio, co tak siedzisz, niewiasto? Co? Strzały w głowę. Tak. Można i w głowę, patrzcie. To jest Weronika. Karolina. Tutaj na dole, pod tym piękiem. Mam. Mam piankę. Jeszcze drugie zadanie to jest, nie? Ujej. No z nią się nie pokłóćcie. Ale z czym? Z nią się nie pokłóćcie. Dobra. Czekaj, Ina! Cześć! Jezu, to z nami kuzynę. Jestem na dół. Tak, żeby nie skakać. 3,5 metra. Zabijasz się, Brian, skacz. Okej. Okay. Patrol, chodź. No. Zapraszamy wszystkich. Już nie potrzebuję żółte nazorów. O, Tajka będzie z nami. Co robisz? Jem obiad. Ponieważ jestem harcerzem i gotuję sobie makaron po spaghetti w zupkach chińskich. To jest już, moja droga, 6. porcja i serdecznie polecam. Aleksandra Lwowska. To trzeba opatentować. Ej, serio. Od zawsze byłam dobrą inżynierką. Tak, dobra, mawiaj sobie. O. No tak, proszę. Całą taśmę wykleić. No to bej! No czekaj, no! Szerokiej drogi! Dziękujemy! Nagrycie. Kochani, właśnie przeszliśmy już 4 punkty. W sumie to 5, bo zakończyliśmy w tej chwili właśnie 5. punkt i idziemy teraz na 6, więc zapraszam do oglądnięcia dalszej relacji. Przedstaw chatę wodza. Bo tutaj, moi drodzy, jest chata wodza. Tak, tutaj mieszka...
wódz. Jest wódz i to jest chata wodza, jak widać. A tutaj wódz robi swój obiad. Pokazałam już, jak robi obiad. Mogę to użyć? Uwaga, i znaleźliśmy kolejny lampion. To nie jest lampion. A, to nie jest. Słuchajcie, kochani, właśnie poszliśmy po lampiona i już mamy kolejnego lampiona. Czyli drugiego. Idziemy na punkt szósty. Połączyliśmy się też z napotkaliśmy inny patrol. Patrol, jak się nazywacie? Młodziki. Tak, młode dziki. I idziemy dalej. Cześć kochani, właśnie idziemy, mieliśmy iść na szósty punkt, ale niestety nie ma szóstego punktu z powodu problemów różnych, ale idziemy już, zmierzamy w kierunku szkoły i nie ma już, i będzie nie ma. Nie ma punktu. Ja prowadzę lepsze vlogi. Słuchajcie kochani, mieliśmy iść teraz na szósty punkt, ale niestety nie ma go z powodów jakichś tam różnych spraw i idziemy teraz już w kierunku szkoły z pięknymi widokami. Szybko tutaj! Takie są piękne widoczki. A tam inne patrole. Do szkoły!